Cześć, witajcie, Roli, portal Sega Sky wita was ponownie w kolejnej transmisji, gdzie grę będzie prezentowało DC Evolution i będzie to twór typowo darmowy. Przygotowany przez Czuja. No widzicie, jak jego ksyweczka się pisze. No i z Tuesa. To będzie dość taki futurystyczny, bo tak troszkę jesteśmy właśnie w klimatach futurystycznych właśnie ostatnio. Takich science fiction. Shooter przygotowany bodajże przez Kenta? Czekajcie, aż muszę się upewnić. Skorzystam sobie z internetu i w międzyczasie wam powiem. Posłuchajcie też muzyczki, bardzo fajna. A, widzicie, jednak dobrze pamiętałem. Kenta Cho. Wersję tego shootera przygotował Kenta Cho właśnie dla PC. I o dziwo, jeżeli chodzi o same wydanie, był też wydawca, który zdecydował się na publikację tej gry oficjalnie. To jest ABBA Games. I akurat jeżeli chodzi o platformę, to między innymi właśnie pojawił się na Windowsie, czyli PC, nawet na Amigę, na PSP i na Dreamcasta. Bo właśnie będziemy grali na konsoli Sega Dreamcast. Rosnący poziom trudności, coraz więcej strzałów, jeżeli jesteście fanami shooterków, szampów, tego typu właśnie gier, myślę, że naprawdę ta gra się wam spodoba. Tym bardziej, że jest zupełnie za darmo do pobrania z sieci. Bardzo dziękujemy Czujowi za port. Szkoda, że tak już coraz rzadziej się udziela. Szkoda, bardzo szkoda. Wiem, że jeszcze współpracował jakiś czas temu z Pixel Heart. Z Joshem Prodem. Zobaczymy, czy jeszcze gdzieś go zobaczymy, jeżeli chodzi o jakieś twory scenowe. Miał tam kilka fajnych portów i szkoda, że troszkę z tej sceny nam zginął. No dobrze, to przejdźmy w takim razie. Na początku oczywiście szybko włączyłem 60 Hz, żeby ten ekran nam się nie rozjechał, bo gramy w wyższej rozdzielczości przez złącze VGA, ale właściwie przez HDMI adapter, który mam podpięty do makarona. I za chwilkę rozpoczniemy samą rozgrywkę w tym bardzo, bardzo klimatycznym. Troszkę gdzieś mi tutaj te etapy od dołu przypominają nawet Radzilika, Kakarous i tak dalej. Dobra, startujemy. A, i już skucha. Chyba wydaje mi się, że łatwiej jest sterować analogiem. Krzyżak jest dość czuły. Ale uff, no naprawdę dużo pograłem. Jeżeli chodzi o sterowanie, mogłoby być troszkę mniej delikatne, wam powiem szczerze. Jest dość ciężko, jednak nie wiem za bardzo, czy zamierzam się skupić na unikaniu czy na strzelaniu. Ta czułość mogła być troszkę bardziej delikatna. O, japońskie techno, to lubimy. Ależ tych strzałów jest. Jak widzimy, te dodatkowe punkty trzeba zbierać. One nie przylatują nawet jak puścimy strzał do nas. Staram się to omijać, ale to nie jest wcale łatwe. Ostatnie życie. Przydałby się jakiś taki multistrzał, jakaś bomba jak na Panzer Dragon,
czy na innych shooterach, żeby sobie troszkę podczyścić ten ekran, ale widzę, że takiego czegoś tutaj chyba nie zaimplementowano. Bardziej mamy tutaj hardkorowe strzelanie. Etapów jest, widzę, tutaj mamy troszkę większe. A la sub-bossowe kwadraciki. Uprawa jest prosta, ale klimatyczna. Gra nie jest łatwa. Ale że jesteście maniakami tego typu bullet hellów, można powiedzieć, jak teraz tutaj właśnie, oj, będzie wam się grało. Jest tego naprawdę multum, jeżeli chodzi o strzały, fajnie. Przypomnę, że gra jest dostępna całkowicie za darmo do pobrania. Także sprawdzajcie. Jejku! Podoba mi się muzyka, podobają mi się dźwięki. Brakuje mi tylko tego takiego właśnie multishota, który wyczyściłby wszystko. Przybyło mi życie? Wow! Czyli co ileś punktów dostajemy power up, jeżeli chodzi o dodatkowe życie! Jezus! Jak ja to ominąłem? Mamma mia, powiem wam szczerze, że jestem tak zestresowany, że jadę na bezdechu podczas tej gry. Matko Boska. 348750 bodajże. 343750. No, udało się nawet nieźle podkręcić. Jest już grubo. Ajajajajaj. Co ile jest ten bonus, ten życia? Może co 20 tysięcy? To 200 tysięcy raczej. Taki motyw drum and bassowy a la Carous. Nie poszalałem na tym etapie. No dobra, jedziemy dalej. Jak już wszystkie, to pojadę wszystkie. Nic nie zwalnia, mimo że tego jest po prostu... Tak, co 200 tysięcy przybywa życie. Wszystko jest płynne, Dreamcast daje radę. Ależ tych szałów jest po prostu od pierdyliarda.
Jadę na rekord. A jednak nie. A nie, jeszcze nie jest koniec. 340 tysięcy. Kto wykręci więcej? 340 260, tutaj 348 760 i po lewo i u góry nad stage'em mamy właśnie etapy. No dobra, jedziemy dalej jeszcze. O matko boska, znowu hardcore bullet hell. No, tu nie było rekordu. Widzę, że kolejne też etapy, w sensie 8, mają też jakby takie, można powiedzieć, pod etapy. Mamy 8-1 i tak dalej. Tak, 200 tysięcy na pewno mamy wzrost ilości życia, więc możecie sobie, jeżeli jesteście dobrzy, trenujecie, uwielbiacie tego typu gry, shooterki, podkręcajcie wyniki. tysiące, prawie 400, ale się nie udało. Na razie jak najlepszy wynik, na razie na etapie 9. Jedziemy etap 10. Jak widzicie, grafika jest bardzo prosta, no, stricte 2D tak naprawdę, ale te dodatkowe takie wizualia futurystyczne, filmowe, animowane, dodają tej grze uroku tak naprawdę, no nie oszukujmy się. Prostota z pomysłem potrafi działać cuda, naprawdę. Także szkoda, że tych takich właśnie już tworów scenowych na Dreamcasta jest coraz mniej. O matko! To znowu było szaleństwo strzałów. To taki etap naprawdę już dla maniaków. Kojarzył mi się trochę z Chaos Fieldem w tym momencie, ten taki bez opamiętania, który boss nawala i strzela, to właśnie coś takiego jak w Chaos Field było. Mówiłem właśnie o pomysłach, tak? No, tych tworów scenowych, jeżeli chodzi o gry same, czy porty, niestety już jest zdecydowanie mniej niż było tego kiedyś i szkoda, bo Makaron cały czas ma potencjał, jest bardzo prosty w programowaniu, no oczywiście do deweloperów, bo ja nie jestem deweloperem, więc szkoda. Liczymy, może ktoś ogląda, ktoś kogoś tu zachęci na port jakiegoś shooterka, szompa, a może RPGa? Jedziemy dalej. Endless. Endless Heart i Endless Extreme oraz Endless Insane. Powiedziawszy, nie wiem, czy ten soundtrack jest w oryginale, czy mamy taką wersję Dreamcastową ekskluzywną. Popatrzcie sami z ciekawości w wersji na PC. Dobrze, Endless Heart. Będzie na ostro. Powiem wam szczerze, że już się przyzwyczaiłem do sterowania. Nie jest aż takie delikatne, jak myślałem, był na początku. Przy tej ilości strzałów po prostu chyba to sterowanie w tym momencie, te ruchy naszym takim kwadratowym stateczkiem są wymagane, żeby były dość szybkie, a nie spowolnione, bo strzałów
pocisków są po prostu pierdyliardy. Insane. Coś ciężko ominąć niestety, a dodatkowo punkty wcale jakoś tak szybko nie lecą. Gra się naprawdę fajnie. Sprawdźcie koniecznie. Endless Insane. Spowolniło na chwilę! Ratowałem się życiem 400 500. Ja cię kręcę, co za szaleństwo pociskowe. Wow. No to chyba, jeżeli jesteście fanami tego typu właśnie piekiełka pociskowego, znaleźliście grę dla siebie. Noise to Essa, Noise to Essa. Endless Insane 758 060. Tyle udało mi się wykręcić punktów na najbardziej szalonym poziomie w Noise to Essa. Noise to USA. SA. No świetna gra, świetny port, szybka transmisja. No co, no ściągajcie, pobierajcie. Warto. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Roli, portal Sega Sky. Jak zawsze zapraszam do komentowania, jak podobał się wam ten darmowy twór, darmowy produkt, który przygotował nam Czuj. Zostawiajcie komentarze, zostawiajcie łapki w górę, łapki w dół, no też podobno już teraz YouTube jej tak ukrywa, więc śmiało. No i oczywiście wpadajcie na portal Sega Sky i odwiedzajcie forum. Pamiętajcie, że jest ono dla was i to dzięki wam istnieje. Dziękuję wam bardzo za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia, do zobaczenia pewnie już niedługo, futurystycznie oczywiście. Hej!